nie, cały czas ten sam. Zanim strzelę, to się schowię. Będę tak to długo robił, aż to przejdziemy, nie? Jeszcze oskarżycie mnie o oszukiwanie i... A nie coś oskarżono o oszukiwanie. Ja nie oszukiwuję. Gra się uczciwie, a nie? No, no, thank you, bye. F5. Ego i... A to dopiero początek. Tak za bardzo cieszyć się nie masz czego. To, że zniszczyliśmy jedną maszynkę, to co tam? Pikuś. Druga. Zniszczona. I F5. O! Było ciężko. Nie! No, jestem z powrotem, coś mi grę zacięło i wywaliło do Windowsa. Za bardzo się leczyć nie chciałem, a to przez przypadek kliknąłem. To F5 se klikniemy. No, to już jestem pewny, że dobiegamy do końca. Aż se kliknę F5. Z radości bym se strzelił, ale se nie strzelę. Wszyscy tam poniszczeni, rozgromieni. Ciemno tu trochę. Ale to szczegóły, które można pominąć. Mówi mały miś. Miło to sobie, dziękuję za pomoc. Szkoda, że nie mogę zrobić nic więcej. Dokopię im. Czyżby to... Wzmacniacz zdrowia 175 HP, zwanego też po polsku życiem. Stąd ja przyszłem, nie?
tutaj. Aż sobie kliknę F5. O, dobra. O, spadam. Spadam! No, 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 no. Nie, ja nie chcę tu iść. Nie no, cały czas to samo ten. Nie. Trzeba się bronić. Tylko że nie nadlatują. Czekajcie, niech mi się życie podładuje. Kurde, te demony zasrane. Wiedziałem, że to zło. Alma to zło. Tu jeszcze nie. To też będzie nie za fajnie. Mać nadać, gdy tylko będziecie mieć Wade i dziewczyny. Przejdźcie ich do bazy, coś tam dalej. Powodzenia. Interwał 9, wtargnięcie. Piesek salonowy. Sytuacja. Elitarni żołnierze repliki i ochrona Armaham wkroczyli już do kompleksu. Zero ATC są nieznane, lecz ich intencje są jawnie wrogie. Paxton Fettel ma również znajdować się wewnątrz. Alice Wade nie została odbita. Misja. Główne cele to zapewnienie bezpieczeństwa Alice i Harlanowi Wade'owi oraz likwidacja Paxtona Fettela. Agent Avantgarde Fear powinien podjąć próbę zebrania informacji o kompleksie i celach ochrony Armaham znajdujących się wewnątrz. Moja krew. Dobra, próbujemy dalej. Full jest. Dobra, więc nie jest za fajnie. Piąteczkę sobie załatwimy. Hmm.
Dobra. To zostało zniszczone. To tu mi mamy iść, nie? Zaraz muszę sobie zobaczyć na kanał. The Goliath. X The Goliath. X The Goliath. X. Tak, wszystko w porządku. Trochę poobijany jestem, ale to szczegół. Patrzcie, kto tam jest. Okej. Więc zapiszemy i ruszymy do Grubaska, do Nortona. Zrobić coś, nie skończyć tych dysków, potrzebuję więcej czasu. Jak ja bym chciał go strzelić. Kurde! I padłem. Za dużo ginę na koniec. Zrób z nim coś. Nie skończyłem jeszcze części tych dysków, potrzebuję więcej czasu. Dość za wolny jesteś. Dobra, to sobie odsłuchamy laptopa. I nowe informacje o pochodzeniu. Ten wzorzec genetyczny, który wykorzystali w projekcie, miał najwyraźniej silne zdolności psioniczne. To ma sens. Jeśli chcesz mieć dowód o zdolnościach telepatycznych, będziesz potrzebował telepaty. To była kobieta. Mam tu napisane, że urodziła prototypy. Wait. Nie był chyba przekonany, że zdolności psioniczne są uwarunkowane genetycznie. Doszedł do wniosku, że będą mieli większe szanse, jeśli płód będzie się rozwijał w ciele podmiot. No i coś tam dalej. A walniemy sobie.